Zbliża się okres wakacyjny, to taki moment, kiedy rodzice zastanawiają się, czy ich pociechy, ich dzieci, ale nie tylko, też i oni sami czasami będą podróżować bezpiecznie autokarem. Tak jest, każdy troskliwy rodzic, który organizuje wypoczynek swojemu dziecku, bardzo dba o to, żeby dziecko mogło świetnie wypocząć w dobrych warunkach, ale oczywiście, żeby tam się dostać, musi też mieć zapewnioną spokojną i bezpieczną podróż. Na tą chwilę prawo o ruchu drogowym gwarantuje rodzicom kontrolę pojazdu, co też policja bardzo często czyni, czyli na wskutek informacji, prośby zmotoryzowany patrol policyjny podjeżdża, sprawdza stan techniczny autobusu. Ustawa, którą procedowaliśmy w Sejmie, pilny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo ruchu drogowym, będzie umożliwiał każdemu, kto bez interesu prawnego, bez składania odpowiedniego wniosku, będzie mógł sprawdzić historię autobusu, będzie mógł sprawdzić, czym to dziecko będzie się poruszało, czy były regularne przeglądy techniczne wykonywane, jaka jest po prostu jego historia pod względem technicznym, tak? Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy, próbując zarobić albo zminimalizować koszty, po prostu idą na skróty i czasami przejazdy tego typu środkami komunikacji mogą być po prostu zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale też i dla życia. Dlatego oprócz takiej doraźnej kontroli policyjnej, każdy po prostu będzie mógł w internecie, logując się na specjalnym portalu zainstalować nawet nie tyle aplikację, po prostu ocenić, podając numer VIN i numer rejestracyjny, czy też nawet sam numer rejestracyjny w przypadku autokaru i zobaczyć, jaka jest historia jego żywotności. No tak, bo w tej chwili jest tak, że no, właściwie to policja przyjeżdża i właściwie to przysłowiowe ogumienie może sprawdzić generalnie, ewentualnie dokumenty, czy się zgadzają, jak jest jakaś podejrzenie, no to ewentualnie można skierować taki pojazd na badania. No tutaj jakby wybiegamy w przód, czyli możemy to ocenić już na długo przed wyjazdem, tak? Oczywiście tak. No, centralna ewidencja pojazdów, która będzie tą witrynę, ten portal miała w swoim zasobie, będzie o tyle interesująca dla potencjalnego rodzica, że będzie mógł sprawdzić od momentu zarejestrowania danego środka transportu, czyli w tym momencie autobusu i spojrzeć całą jego historię. Kolejne badania techniczne stalnicznika, który też jest nie bez znaczenia, ewentualne usterki, ewentualne próby, które były na tym autokarze robione, także każdy rodzic będzie mógł sobie porównać to z tym stanem, a zawsze w ostateczności przed samym wyjazdem będzie mógł poprosić policjantów, którzy oprócz tego badania ogumienia oraz badania świateł, przy okazji z takim wydrukiem będą mogli zwrócić uwagę na też inne rzeczy techniczne. Także myślę, że połączenie tych dwóch aspektów, czyli bezpośredniej kontroli plus stanu oceny przez internet danego autokaru, tylko pozytywnie będzie wpływać na zdrowie i życie nie tylko osób podróżujących w autokarze, ale też całych wszystkich uczestników ruchu drogowego.